Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Witajcie detailingowy dziadzia, dzisiaj ze mną, o, w ten sposób, Hemauszyn i ich Ironless. The Ironizer, który, tak jak widziałeś, albo nie widziałeś, który, może inaczej właśnie, który się rozwarstwia, jak długo postoi. Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Thank you.
oczywiście w niczym to nie przeszkadza, bo go wymieszasz i tak jak widać, już jest jednolita konsystencja. Zrobił się taki mleczny przed użyciem, jak zacząłem go nim mieszać. Teraz złapał na to taki, bardziej klarowny się zrobił. Ale nie fajnie, nie fajnie, nie wiem czemu. No w sumie postał troszeczkę u mnie tutaj w garażu. Czekał na swoją kolej i ja byłem w szoku. I powiem Ci szczerze, że to się wcale tak łatwo nie wymieszało. Trzeba było troszeczkę pomachać, żeby ewidentnie rozdzielił się produkt. Mam nadzieję, że to nie ma żadnego wpływu na działanie tego produktu. No dobra. Co do samego Dejrona, słabiuteńko. Jak dla mnie, cieniutko, bez emocji, bez szaleństwa, krótko siedzi, szybko spływa, tak jak było widać w porównaniu. Zawsze porównuję do RRC. Każdy Dejron, żeby mieć odniesienie. I ten wypadł bardzo słabo. Bardzo słabo, w ogóle mnie nie urzekł. I myślę, że film to pokazał, nie będę się tutaj więcej rozwodził. Możliwe, że ma swoich ulubieńców, a jeszcze zapach. Zapach fenomenalny, jajca, także niczym się tutaj nie wyróżnia ten produkt. Ogólnie dla mnie słabiuteńko, naprawdę słabo. Tutaj RRC posiedziałbym myślę, że dwa razy dłużej, zebrał dwa razy więcej. Także z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!